Dzień dobry. No! Witam was bardzo serdecznie w programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań. Tylko są same głupie filmiki. A przecież ten program jest zaprzeczeniem tej tezy. Jeden wyjątkowy człowiek zobaczył poprzedni odcinek i wyraził jednogłośną opinię. Nie ma co czekać, zaczynamy. Krzysiu, jak się czujesz z tym, że Dem zrobił najlepszą beczkę? No właśnie, Krzysiu do mnie dzwonił i powiedział, że troszeczkę po ostatnim odcinku czuje się niedowartościowany, więc prosił mnie, bym ten odcinek, delikatnie mówiąc, zjebał. Znaczy, on nawet nie musiał mnie prosić. Jestem zaprzeczeniem króla Midasa. Wszystko, co dotknę, zamienia się w gówno. Co cię zainspirowało do założenia takiego kanału jak Debeczka? Oczywiście hajs z YouTube'a i miała być też zniżka na koks, ale ostatecznie Król się wycofał z firmy produkującej i mamy po normalnej cenie. Czy w następnym odcinku pokażesz cycki? Czy to ta niespodzianka? Ale mam długiego włosa. Swoją drogą, czemu kobiece piersi są elementem do fapowania, a męskie już nie? Idziemy na basen, to kobiety sobie ukrywają te piersi pod stanikiem, a faceci nie. No faceci mają tak samo sutek, no sutek jak sutek. Powiem więcej, mój sutek jest dużo bardziej atrakcyjny od sutka takiej kobiety, która ma sutek na całą piersi. A o Jezu, taki jest najgorszy, bo ty nie wiesz jak ogarnąć. A najgorszy, gdy ona ci jeszcze mówi: ojeju, ale mnie podnieciłeś, mam takie malutkie sutki teraz. Malutkie? No to jakie one musiały być, zanim się podnieciłaś? Wychodziło ci na plecy? Czy gówno smakuje chujowo? Nie, gówno smakuje gównianie. Chujowo smakuje chuj. Dajcie Cybermariana w następnym odcinku, bo już nie wyrabiam z suchymi żartami Dema. Po pierwsze, Dem nie wali sucharów, ja walę gorsze. Na przykład, co robi miś koala, kiedy płonie las? Też płonie. A poza tym Dem to fajny ziomek, bo załatwia mi na czarnym rynku herbatę miętową. A nawet nie wiecie, jak trudno o dobrą herbatę miętową na orbicie Oriona. Krzysiu, gdy przychodziłeś w osadze koło dekoracji w kształcie ryby Fubu, mówiłeś, że po japońsku Fubu znaczy morska świnia. To w takim razie, jak nazywa się świnka morska? Bufu? Krzysiu, nie obraź się, ale lepiej jest bez ciebie. Oczywiście żart. Najgorsze, co może być w żarcie, to powiedzieć na końcu żartu, że to był żart. Bo to jest tak, jakbyś od razu wiedział, że to nie jest śmieszne i musiał powiedzieć innym, że to jest śmieszne. To jest jak śmiech w tych sitcomach, że śmiejcie się w tym miejscu, ha ha ha, to nie jest śmieszne. I myślisz sobie, kurwa, czy coś z tobą jest nie tak, że ty się nie śmiejesz, że ci wszyscy ludzie się śmieją. Człowiek gada, że to nie, że coś tam ma być śmiesznego i on gada i nikt się nie śmieje, on wtedy musi powiedzieć żart. Ale nadal ludzie się nie śmieją, bo oni, zrozumieli, to był żart, ale on był nieśmieszny, więc po co go powiedziałeś? Co byś zrobił, gdybyś wszedł w posiadanie walca drogowego i kompletnym fartem i przypadkiem nie obowiązywałoby cię prawo? Zgłosiłbym to do prokuratury. Krzysiu, czy Japonki depilują włosy łonowe? Cześć Krzysiu. Nie no, żartuję. Nawet nie mam telefonu do Krzyśka. Nigdy mi nie chciał podać. Ale Krzysiek jest i tak grubym nerdem, więc wolał pójść do muzeum dysketek na Pegasusa, niż wyrwać fajną azjatkę. Co to kurwa jest? Kurwa to rzeczownik, rodzaj żeński. Wulgarne określenie prostytutki albo przenośnia wulgarna używana w liczbie mnogiej jako kurwy określa to policję. Czyli jeżeli policja idzie złapać prostytutki stojące przy drodze, to kurwy spotykają kurwy. Trochę mnie to zaczyna wkurzać na początku i się bla 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 bla. Niestety na końcu muszę stwierdzić, że ten cały kanał schodzi na psy. Mój pies ma więcej followersów na Instagramie niż ty. Z Big01234. Masz beznadziejną ksywkę. Tosia123, Gardziniu. Krzysiu, moja mama kupiła mi ostatnio polędwicę sopocką. Nie zasmakowała mi, więc powiedziałam jej, żeby kupiła mi pieczeń rzymską. Ale ona zamiast ukochanej pieczeni po raz kolejny zakupiła polędwicę sopocką. Czy ona mnie kocha? Co mam o tym myśleć? Co robić? Nie chcę ci nic mówić, ale... To nie jest twoja biologiczna matka. Czy Hugo wróci do Polsatu? Niestety nie, jest to dla mnie fatalna wiadomość, bo to był jedyny gość swego czasu, który miał bardziej wkurwiający głos ode mnie. Generalnie zawsze Hugo był lubianą postacią, wszyscy lubili tam ten taki koleś, który prowadził te Disco Polo, później prowadził Hugo i mówił, no Hugo to jest spoko gość, fajny, no ale... Hugo niestety, jak każda gwiazda, nagle
No i odbiło mu, więc poszedł do Solorza i powiedział: Zygmunt, sorry stary, ale ja tak dłużej za takie pieniądze nie będę pracować. No a Zygmunt mówi: no sorry, nie mogę dać podwyżki, bo największą u nas zawsze garzę dostaje Ibisz, a Ibisz no niestety nie zejdzie ze swojej kwoty, więc no nie da rady. No to Hugo się wkurwił, wziął podar swoją umowę i wypierdolił do TVN-u. A w TVN-ie przyjęli go z otwartymi rękoma, tylko powiedzieli, że musi udawać kobietę. On się zgodził i do dzisiaj prowadzi poranny program z Prokopem. Ja na przyjęcie kolegi ze wszystkimi przyniosłem kisiel, tylko jeden przyniósł budyń. Co mam o tym myśleć? A czemu żaden z was nie przyniósł wódki? Krzysiu, czy patrzyłeś jakieś lasce na cycki, a ona cię zobaczyła, a tobie się zrobiło wstyd, albo ci upomniała, albo ci przyjebała? Ja w ogóle nie kłam tych lasek, które przychodzą na imprezę z wielkim dekoltem i tylko czekają, aż ty ukradkiem nagle na ułamek sekundy spojrzysz się na jej dekolt. Widziałam to, widziałam, patrzyły się centralnie moje cycki. Przyjechałem wzrokiem, spanoramowałem twoje cycki. I co? I to jest skandal? Twój dekolt i tak jest oszukańczy. Niby tutaj wielkie piersi, a tak naprawdę to jest push-up, za którym kryją się co najwyżej dwa małe pryszcze. To jest coś takiego, jak jako dziecko dostawałeś jajko niespodziankę. Jak fajnie grzechocze, pewnie zabawka z nowej kolekcji. Otwierasz, a tam puzelki czteroelementowe. Gdybyś w magiczny sposób zmienił się w kobietę, co byś zrobił jako pierwszy? Wiadomo, że... Płacisz wam za zastępstwa, czy to dzięki swojej genialnej technice prowadzenia rozmowy ze samym sobą nagrałeś swoją prośbę i wysłałeś ją, sprawiając, że twoje zastępstwa zapomniały o jakiejkolwiek formie płatności, przez co robią to za darmo? A to... Świetny odcinek. Dzięki. A, to nie było moim. Krzysiu, czy bomby atomowe w dzisiejszych czasach dalej mogą spełniać rolę śmiercionośnej broni? Czy samo posiadanie jej jest zyskowne? A znasz może jakąś inną rolę, którą mogłaby odgrywać bomba atomowa? Przychodzi ci coś konkretnego na myśl? Mebel? Nie no, zyskowne to pewnie jest, jeżeli ją sprzedasz. O ile ktoś ją w ogóle kupi. Czy jeśli jem śledzia bez wódki, to jestem idiotą? Nie. Jeżeli ktokolwiek by uznał cię za idiotę, to nie dlatego, że nie jesz śledzia do wódki, tylko dlatego, że twoja ortografia zatrzymała się na poziomie 8 miesiąca ciąży twojej matki, gdy ty byłeś w brzuchu matki. Jesteś waginosceptykiem? Nie, to raczej waginy są martinosceptykami. Krzysiu, ostatnio miałem dziwną sytuację, a mianowicie napisałem do ładnej dziewczyny: hej, co tam słychać? A ona mi odpisała: hej. Co mam jej dalej napisać? Ja ją odpisał: aha. No i piłka jest po jej stronie znowu. Krzysiu, czemu kolonoskopia nie ma nic wspólnego z kolanem? To jest kolonoskopia, a nie kolanoskopia, czyli od słowa kolono, a nie kolano. A co to jest kolono, to chyba każdy z was wie, nie? Nie? Kolono. Kolumna albo słup. Czyli pytanie powinno brzmieć, czemu kolonoskopia nie ma nic wspólnego z kolumną albo słupem. Na szczęście już na to pytanie będzie odpowiadał Krzysiek. I to by było na tyle w kolejnym zabawnym no! odcinku tego programu. A jeżeli jesteście masochistami i dalej chcecie suszyć się na poziomie mojego humoru, to zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, zadawania mi głupich pytań, lajkowania moich nagich zdjęć i czytania moich debilnych przemyśleń. Chamska reklama. Krzysztof jeszcze prosił mnie, żebym zareklamował jego dzieło Web Shows, ponieważ nie ma za co wrócić z Japonii, tak więc to czy nie Web Shows. Tutaj jest bardzo dobra książka, jeżeli ktoś ma problemy ze snem, albo jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jak stworzyć filmiki mające zerową oglądalność, to polecam.